Witajcie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj klasyka połączeń, czyli chop prosty, nieprzelotowy, ale w wydaniu ciesielskim, czyli materiały o trochę większych przekrojach. Zapraszam. Jak wiecie, zawsze walczę z optymalizacją czasu pracy, czyli żeby pracować w jak najkrótszym czasie się da. I zastanawiałem się, jak tutaj w tym moim warsztacie pełnym maszyn, jak je wykorzystać, żeby to połączenie zrobić najszybciej i oczywiście najlepiej. No i znalazłem jeden sposób i sam jestem ciekaw, włączę stoper i zrobimy jedno połączenie. Mam takie belki, które często stosuję, 100 na chyba 30, już patrzę, na 35 albo na 34 i belki, no i tutaj mam jakąś inną belkę, to jest KVH 12 na 12. Zrobimy sobie z tego taki przykładowy materiał, żeby na nim popracować, czyli robimy gniazdo i robimy chop prosty. Mam ustawioną frezarkę, więc skupię się jedynie na wykonywaniu chopa. Stoper i zaczynamy. Chop wykonany. To muszę uciąć. Będzie widać. Szybkie cięcie. Połowa pracy gotowa. Teraz jeszcze przenoszę grubość tego. Sorry, nie w tą stronę. Nie, dobrze, tu. Szerokość. I teraz drugie miejsce pracy. Zrobimy sobie może tutaj. Muszę wytrasować jedynie dwie linie. I jadę z kolejnym sprzętem, czyli dwuciarką. Żebyście widzieli wszystko dokładnie. Gniazdo gotowe. Tutaj jeszcze minimalnie dodam fazy. I gotowe. Thank you.
Musi być gotowe. 3 minuty 40. Nie będę wbijał tego do samego końca, ponieważ pomyślałem, że to jest za proste. No film 3-minutowy, trochę mało tutaj jeszcze rzeczy, nie? Tak wykonany chop, praktycznie jak wbijecie do samego końca, nic się z tym stać nie może. Ta belka pionowa absolutnie nie może być gdzieś tam, ona się nie będzie obracać, bo nie ma jak. Więc teoretycznie temat zamknięty i mógłbym powiedzieć, że bez gadania do kamery jestem w stanie zrobić to w 2 minuty na przykład. Myślę, że niezły czas, a efekt naprawdę doskonały. Pomyślałem sobie, że można byłoby, słuchajcie, jeszcze ten temat trochę rozwinąć. Czyli w tym momencie, jeśli chciałbym unieruchomić tą belkę pionową, są dwie opcje. Albo od spodu długi wkręt, który chwyci chop poprzez gniazdo i go jakby dociągnie, unieruchomi. Ale zrobimy coś innego. Zrobimy, nie wiem, czy to wyjmę, ale mam nadzieję, że tak. Zrobimy, poszerzę gniazdo i natnę sam chop dwa razy na taśmówce. I władujemy tam spore kliny. Zobaczycie. Ja zrobię jeszcze jedno cięcie, które wcale nie musi być wykonane, ale troszeczkę skrócę. Mógłbym tam w gnieździe zrobić je głębsze, ale skrócę tutaj sam chop, a później dwa cięcia wzdłuż. Kliny mam wykonane. Zobaczcie, że one są trochę dłuższe niż sam chop i bardzo dobrze, o to właśnie chodziło. Belkę z gniazdem mam gotową. Mocuję ją w stole. Możemy rozpocząć butowanie. Czyli prosta sprawa. Gniazdo musimy rozszerzyć na dole. Teoretycznie powinno być rozszerzone w tą stronę, ale tutaj ten brzeg jest za mały, więc rozszerzymy na boki i wtedy na pewno nic nie pęknie. No i oczywiście wbijając tą belkę w gniazdo, te kliny będą się same rozchodziły, zrobimy samo mocujące się łączenie, bez żadnych wkrętów, bez kątowników, 1000%, tam nawet kleju nie będzie potrzeba, będzie się to trzymało. Ale pomyślałem sobie, że co będę dłutował sam, zawsze lepiej z kolegą, kto jak kto, ale te dłuta mogę oddać w ręce fachowca. Chodź Szczepan, chodź. Witam serdecznie. Szczepan dłutuje. Ja się odsuwam. Rozszerza gniazdo na dole, prosta sprawa. Ja tak pomyślałem jeszcze, będzie mnie słuchać.
wytłumaczyć przebieg zdarzeń? Myślę, że... Bo ja będę robił za tłumaczem. Szczepan się zamachnął. W sumie gniazdo jest na tyle głębokie, że nie trzeba będzie, nie wiem, jakiś zaoblać tych krawędzi, czy... No bo wiadomo, że dłuciarka wchodząc robi gniazdo na dole po okręgu. Ale połączenie jest na tyle fajne, że warto o nim pamiętać i jak jest chwila czasu, żeby zrobić to, co teraz Szczepan robi, no bo to chyba najwięcej czasu będzie zjadało. To cała reszta szybka i łatwa. Spoko? Jeszcze raz. Dobra, chyba będzie. Dobra. Śmieci wywalamy, to raczej niepotrzebne. Zobaczymy, ile Szczepan nadłubał. Dobra. Myślę, że powinno się nadać. Jak nie, to będzie na niego. Co, lutujemy? Tylko to robi... Tak, już to zrobiłem, jest... tak, więc powinno się... Robię zbliżenie, zobaczycie, jak się to będzie rozchodziło. Dobra. Obędzie. Jeszcze zrobimy tylko sobie tu fazy. Cisza w kadrze. Czyli całość wkładamy do gniazda i lutujemy. Czy prosto? Widać chyba, nie? Że się rozchodzą już trochę, przynajmniej to jedno. Dobra, Szczepan jest wyższy. Poczekaj. Ciasno to ciasno. Ciasno, bardzo ciasno. Czekaj, trochę bardziej w tą, albo... Albo gotowo. No. No, no jeszcze, albo... Ten, albo go z tej strony trochę puknij, górą. Jeszcze. Jeszcze. Może dojdzie.
zaangażować. Przesadziłem z dokładnością. Troszkę jeszcze to. No. O właśnie. Dobra, dobra. Teraz idealnie. To poczekaj. Jeszcze zrobimy. Jak już tak robimy dokładnie, to... Widź? Tak jest. Dobra, nie będziemy. Z tej jest perfekcja. No też kształt może być troszkę wy... Dokładnie, no. Możesz zobaczyć na przykład kątownikiem jeszcze, którymś. Czy tutaj się nam kąt zachował, z boku. Nie tu, nie tu, nie tu. W pionie, tak. Musi być, nie? Idealnie. Nie ma siły. Tym oto sposobem, prostym i łatwym, nie powiem ile czasu, zrobione jest połączenie, które nie ma siły, tego się nie... Nic się z tym nie stanie, no to jest połączenie tak pancerne, że idealnie trzyma kąty, żadnych łączników metalowych. Może być, nie? Rewelacja. No co, rozbieramy, tak? No, to wyciągaj. Dobra, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Hej. A tutaj niespodzianka kolejna, nie koniec filmu. Pomyślałem, że jeszcze pokażę Wam sprzęty, bez której ta naprawdę szybka praca nie mogłaby być wykonana. Zobaczcie sami. Mamy tutaj frezy naprawdę gigantyczne. Średnica 220 mm. Frezy Feldera. Niesamowicie czystą robotę robią dzięki tym nożykom nacinającym z góry i z dołu, więc ta krawędź cięcia, która powstaje, jest naprawdę perfekcyjna. No zobaczcie, tutaj mam drugą belkę jeszcze. Wszystko jest naprawdę super, super czyste. No i druga część sprzętu, czyli dłuciarka, czy dłutownica. Festool CEM 150, a tutaj jest z taką stopą GM 145. No i to znowu służy mi do wykonywania gniazd. To wszystko, do zobaczenia.